Cześć wszystkim! Znowu płynę 7. Przyciąg. No reason to tarry. Dobra, to może trochę potrwać. Sobie uzmysłowiłem, jak długie wczytywanie jest rozstaje Latiany, ale musimy pozwiedzać wszystkie lokacje tutaj. I zobaczymy, co uda nam się ustalać z tymi duchami, co tutaj się znajdują w starych murach. Dobra, to jest jakaś kuźnia. I zobaczmy, co tu mamy. Mistrz odlewu Ulantis. Witaj, mistrzu. Ulantis rozgląda się po pomieszczeniu, demonstrując swoją wyższość. Zwraca się do ciebie, nie nawiązując kontaktu wzrokowego. Czego chcesz? Jakiś problem? Tak, ale to sprawy zespolonych. Zapewniam cię, że nic co dotyczyłoby sądu Tunona. Czym się zajmujesz w kuźni? Staram się, by wszystko tutaj szło jak należy, szczególnie jeśli chodzi o sprawy finansowe. Jestem również zastępcą Luhary. Jeśli więc coś jej się stanie, przejmę dowodzenie. Okej. Okay. Więc to Luhara. Stojąca przed kuźnią umieśniona kobieta spogląda na ciebie. Blask ognia odbija się od jej twarzy, przez co jej oczy wyglądają, jakby pląsały w jakimś niebezpiecznym tańcu. Jej poplamiona sadzu twarz rozjaśnia szeroki, ukazujący wszystkie zęby uśmiech. Zabijasz prawą czy lewą ręką? Zazwyczaj wiem to od razu, ale ciebie trudno jest rozgryźć. Prawą. Zapamiętam. Jestem Luhara, mistrzyni hartowania i kuźniomistrzyni w rozstajach Letiany. Co prawda czeka mnie ogrom pracy, a czasu coraz mniej, jednak chętnie zrobię sobie przerwę, jeśli oznacza to okazję do porozmawiania ze stanowicielem. Chcę ci osobiście podziękować za pomoc zespolonym podczas twojej decyzji ostatniej wizyty w rozstajach. Wysłani przez ciebie robnicy bardzo nam się przydali. Jesteśmy ci wdzięczni za to, co dla nas zrobiłeś. Okej, zespoleni. Fajnie wygląda na to, że mam ich przychylność. Jak mogę ci pomóc? Dlaczego pytałaś, czy zabijam prawą czy lewą ręką? Rękawica jest najtrudniejszym do wykonania elementem zbroi, co czyni pracę na nią ogromnie satysfakcjonującą. Trzeba dopasować do siebie wiele łusek w wielu różnych rozmiarach i nie wolno zapominać o nitach. Domyślam się, że walka jest nieodłączną częścią twojej pracy. Jedna z twoich rękawic z pewnością będzie zużywać się szybciej niż druga. Zawsze staram się myśleć o przyszłych naprawach. To wszystko. Okej, powiedz mi o rozstajach Letiany. Nie widzę ich zbyt często, bywam tylko tutaj. Letiana i jej kupcy osiedlili się tutaj jakiś czas temu. Ci odważni głupcy zbudowali mosty nad starymi murami i dzięki temu ich osada stała się głównym środkiem handlowym. To dopiero pionierski duch. Siły hegemona zapewne nie zwróciły uwagi im na to miejsce, gdyby nie odkryto tu żelaza. W tutejszej rzece nawet nie da się porządnie uprać ubrań. Po zanurzeniu w wodzie zamieniają kolor na rdzawy. Z powodu żelaza rozstaje Letiany stały się na tyle ważny, że Hegemon zapragnął mieć je dla siebie. Skierowane tu korga zespolonych było dobrym posunięciem. Lepiej umieścić nas w pobliżu rudy żelaza, niż transportować ją przez góry. A ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, rozstaje Letiany to skrzyżowanie szlaków, możemy też wiele szybciej dostarczyć sojusznikom broń wykutą w naszym nowym warsztacie. Okej, okay, powiedzmy o zespolonych. Od wieków moja gildia stara się złączyć w jedną całość doskonałość magiczną z manualną. Inni zaprzątają sobie głowę wiedzą tajemną, by zyskać ogromną moc. My natomiast studiujemy ją, by przełamać tradycyjne bariery naszej sztuki i rzemiosła. Koncentrujemy się przede wszystkim na kuźni, ale nie wszyscy zespoleni pracują w metalu. Niektórzy są tkaczami czy stolarzami, a jedni z bardziej ekscentrycznych członków naszej gildii nawet szefami kuchni. Mądry i potężny hegemon jest dla naszej gildii łaskawy. Zaproponował nam, że włoży wytworzone przez nas zbroje i broń w ręce tych, którzy zmieniają świat. I spełni swoją obietnicę. Żelazo z kuźni zespolonych przeorało tarasy, a wszystkich przeciwiających się siłą hegemona zatknięto na naszych włóczniach. Okej, co możesz mi powiedzieć o mistrzyni zespolonych? Z Dneya to najlepsza przywódczyni, z jaką miałem przyjemność współpracować. Kieruje zespolonymi pewną, lecz surową ręką, dzięki czemu nasze dzieła są najwyższej jakości i nic nie dorównuje. Jestem zastępczynią z Dnei i dlatego noszę tytuł kuźniomistrzyni w rozstajach Letiany. Jeśli coś mi się przytrafi, on jest na moim zastępcą.
Pracuję z nim od niedawna, więc nie wiem zbyt wiele ani na jego temat, ani na temat jakości trwałości jego dzieł. Został wybrany przez Okej, więc musi znać się na swoim rzemiośle. Czy możesz dla mnie wykonać jakiś magiczny przedmiot? Nie! Prawie każdy o to pyta. Przedmioty nasycone magiczną mocą muszą same się rozwinąć. Nigdy nie powstają z niczego. Mogę natomiast użyć magii, aby zamachnąć się młotem i z idealną precyzją, lub żeby użyć sztuczki magicznej, która pozwoli mi na obróbkę płynnego metalu za pomocą dłoni. Możemy tworzyć artefakty niezrównanej jakości, ale dopiero dokonanie przy ich użyciu wielkich czynów sprawi, że staną się one przedmiotami mocy. Właśnie dlatego pragniemy, by wytwory naszych kuźni trafiały w ręce najlepszych. Prawdziwe legendy powstają dzięki wspólnej pracy płatnerza i mistrza miecza. Po co wytwarzać broń, skoro moglibyście unicestwić wrogu za pomocą magii? Po co chodzić, skoro możesz zapłacić tragarzom, by cię nosili? Mamy swoje sposoby na obronę przed tymi, którzy chcieliby nam zagrozić, ale studiujemy arkana magii, by tworzyć, a nie niszczyć. To ostatnie pozostawiamy innym. Jeśli zechcą, mogą korzystać z naszych dzieł, by siać chaos. Osobiście wolę zmuszać chaos do poddania się porządkowi. W jaki sposób magia pomaga ci w tworzeniu swoich dzieł? Nasze najistotniejsze rytuały wiążą ze sobą rzemieślnika, narzędzia i materiały w jedną istotę? Tak to można określić. Gdy pracuję, zespolenie sprawia, że wszystkie moje zmysły znajdują się na krawędzi hartowanego przeze mnie ostrza. Widząc najmniejsze wgłębienie, mogę dotknąć ostrza palcem i poczuć jego ostrość, nie uszkadzając skóry. Tak perfekcyjnie wykonane dzieło ma oczywiście swoją cenę. Gdy serce i płuca zostają związane z ogniem w piecu i młotem kowalskim, samo upuszczenie młota może prowadzić do zatrzymania akcji serca. Wielu zespolonych ginie w ferworze pracy. Wystarczy chwila nieuwagi lub drobny błąd. Tracimy w ten sposób wielu czelarników. Okej. Czy możesz coś dla mnie wykuć? Czy mogę? Z pewnością. Czy to zrobię? No cóż, nie bez powodu hegemon wynalazł kolejki. Żelaźni, piechurzy i hersztowie szkarłetnego chóru obsypują mnie łapówkami pochlebstwami, mając nadzieję, że odbiegnę trochę od zaplanowanych zajęć i wykonam dla nich coś wyjątkowego. Otwiera usta, jakby miała zamiar coś powiedzieć, ale w końcu się nie odzywa, splatając ramionami piersi. Nie zdawałam sobie sprawy z bezmyślności mojej prośby, wybacz. Okej? Okej, zyskajmy z przychylności trochę doświadczenia. Każdego dnia trafia się ktoś z niezbyt rozsądną prośbą, ale nie chodzi o ilość, tylko o cel. Żądania hegemona sprowadzają naszą pracę jedynie do wykonywania planu. Nienawidzę tego. Powinni nam pozwolić na dopasowanie każdej broni do konkretnego żołnierza. Tylko czelarnik może nauczyć się czegoś nowego, tworząc kolejne egzemplarze hełmu tej samej wielkości. Okej, zapomnij, że o to pytałem. Czy dobrze się czujesz? Wyglądasz na zmęczoną. Wprost wspaniale. W rytuale kuźni serce łączy się z młotem. Krew pulsuje w moich żyłach tylko wtedy, gdy uderzam w sztabę metalu. Jeżeli zbyt pośpiesznie oddycham, w kuźni robi się zbyt gorąco, a ta wieża jest równie męcząca. Ta więź jest równie męcząca, jak ekscytująca. Czy to cię nie zabije? Mam taką nadzieję. To lepsze niż haniebna śmierć z rąk bandytów, śmiertelne zatrucie zepsutym ziarnem lub zgon w połogu. Chyba każdy żołnierz pragnie umrzeć w boju, prawda? Czy to dlatego jesteś taka dobra w tym, co robisz? Między innymi, również dzięki latom praktyk. Ale to prawda. Zmysły, materiały i ciało łączą się w jedność z narzędziami dzięki rytuałom. Młot kowalski staje się przedłużeniem mojego ramienia, a dłoń kolejnym stawem. Odczuwam temperaturę pieca, jakby to była pogoda. Właśnie w takich warunkach mogę osiągać pewne skupienie. Okej. Powiedz mi jeszcze coś o oskarżonych, bla 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 bla. Dobra, myślałem, że coś ciekawego będzie miała do powiedzenia. Możemy coś tu zabrać. Parę owoców. Okej, młot zespolonych. Dla kogoś to będzie upgrade'em. Okej, zobaczymy. That wasn't so hard. Co tutaj mamy? Schemat łowca głów. Aha. Dobra, zobaczmy. Wieży kuźni i odpowiednich materiałów.
Okej, okay, czyli wiesz, że będziemy mogli to wybudować? Zobaczmy. Czy tam się dało od razu do schematów? Wygląda na to, że tak. Okej. Okay. Zobaczmy to. Łąd zespolonych. Wygląda na to, że byłoby małym upgrade'em. A dla ciebie? Również. Mniejsze odzyskiwanie gotowości, ale co tam? Przebicie pancerza 4. To przebicie pancerza byłoby fajne. Ok, zamienimy chyba zamiast czerwonych rzek. Zmniejszy jej to parowanie, ale to... Ten młot ma zdecydowanie lepsze obrażenie na sekundę. O to nam głównie chodzi. Dobra. To jeszcze chcemy zrobić, wygląda na to, że nie. Dobra, no to wychodzimy. Troszkę się zagadałem. Wczytywanie rozdajów Letiany jest bardzo długie. Chyba największa lokacja, jaką dało nam, jaką zwiedziliśmy w tej grze. FPS-y też troszkę spadają. Okej, okay, to jest kolejna chatka, wejdźmy do niej. You see what I see? Ta, widzę. Chyba weźmiemy. Co to jest? Szal kruka. Łotrów. Przebiegłość plus 10. O, to mi się podoba. Niech tracz to nałoży, chociaż będzie musiał coś zdjąć. Chyżość plus 1. Zdrowie plus 1% co 6 sekund. Ok, może dajmy to Barikowi. A ty będziesz bardziej przebiegły. Ok, teraz powinniśmy już móc porozmawiać z tamtym gościem. Więc chyba zaraz to zrobimy. Możemy zrobić. Tylnia ściana tego domu dawno się zawaliła, co jest widok na stare mury. Okej. Okay. Nie napastują was duchy, skoro dzielicie ścianę z starymi murami? Okej, okay, wyjdźmy. Tam. Kam czasu. Więc... Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Znajduje się przy schodnim wodospadzie, choć woda płynie jedną kaskadą. Niektórzy chłopi wierzą, że wodospady wpływają z jednego źródła i zdzierają się gdzieś nad starymi murami. Okej? Okay? Teraz wejście do starych murów. Więc jeszcze je sobie zostawimy na później. Okej, okay, to jest jakaś kolejna chatynka do zbadania. Wejdźmy do środka. I co my tu mamy? Paru ludzi. Kalea. Wybacz, nie interesują mnie, co sprzedajesz. Jeżeli chcesz z kimś porozmawiać, odpowiednią osobą będzie mój brat. Okej. Okay. Zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Nic, tylko witaj, stanowicielu. Okej, okay, kolejne domostwo, które sąsiaduje ze starymi murami. Stare mury są naprawdę wysokie. Ci starzy budowniczowie musieli mieć niezłe techniki, skoro byli w stanie coś takiego zbudować. Okej, czy możemy tutaj wejść? Coś zobaczyć? Możemy wejść, ale chyba nic ciekawego tutaj nie ma. Więc nie ma sensu tutaj iść. Dobra. To jest jeszcze jedna chatynka, którą zbadamy. Później wrócimy do tego kupca. W sprawie tych pierścień chyba. Przynajmniej w sprawie zdrajcy. Okej, okay, dobra. Chop, chop.
Witajcie w matrasie Letiany, panie. Wejdźcie i bawcie się dobrze. Okej. Wygląda na to, że trafiliśmy do Zamtuza. To wielka przyjemność zobaczyć cię w tych skromnych robakach, stanowicielu. Wizyta kogoś tak znaczącego jest zaszczytem dla metrasy Letiany. Jeżeli szukasz rozrywki albo towarzystwa na wieczór, zrobimy wszystko, by spełnić twoje potrzeby. Jak moi pracownicy i ja możemy ci służyć? Czy serwujecie też jedzenie, napitek? Mamy doskonałą kuchnię, jeśli twoje potrzeby są natury mniej zmysłowej. Okej. Okay. Tak, rzeczywiście mają tylko jedzenie na sprzedaż. Ale trzeba zapłacić, żeby się u ciebie rozerwać. Cena wynosi 150 pierścieni za noc za każdego z moich pracowników. Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej... Podziękujemy na razie. Ile nie mamy takiej potrzeby. Jak trafiłaś? Powiedz mi coś o tym miejscu. Metrasa Letiany powstała jako bezpieczne miejsce, w którym ludzie mogli napić się w sekrecie, ale z czasem rozwinęła się w lokal dla miłośników napitku i... Zastanawia się nad wyjściem do barem słów, i w oczach tańczą wesołe ogniki. Rozwinęła się w lokal dla miłośników napitku i cudzołóstwa. Każdy czasem potrzebuje się rozerwać, ale... A ja to właśnie zapewniam. Rozrywkę. Jak trafiłaś do rozstajów Letiany? Rzecz jasna, byłam jedną z dziewczyn Letiany. Tam skąd... Dokąd udawała się Letiana, ja podróżowałam. Lubiła przygody i nie paliła się, by osiąść nigdzie na stałe. Nie poświęciła mi całej swojej uwagi, ale przynajmniej dorobiłam się swojego interesu i żyję całkiem wygodnie. Oczywiście musiałam się dzielić z mężczyznami i kobietami w miasteczku, ale nie miałam z tym problemu. Okej, dobra, może następnym razem. Tu jeszcze możemy zebrać. I jakieś jedzenie. Okej, więc jedzenia. Dobra. Wracamy. Dwa zadania, mianowicie zdrajcy ze sobą łączą. Jakoś się ze sobą łączą, zobaczymy. Okej, to chyba tym... z tym spiżowym mieliśmy pogadać. Stanowicielu, przybywasz po zapatrzenie? Chcę kontynuować rozmowę o ręce ponad piórem. Dobra, przebiegłość. Wiesz co, jestem w szoku, że taki uczciwy kupiec handluje nielegalnym towarem. Wydaje się nieco nazwać nielegalnym. Co masz na myśli? Ta butelka zawiera esencję z mąci jagód, która jest śmiertelną trucizną. Jaka butelka? Tam nie ma... Odwraca się i pociąga za Bruno i próbuje dostrzec, co wskazuje. Czy tam nie ma? Jego zamieszaniem ustępuje zrozumieniu. Oczywiście, że jest tam butelka, a kiedy powiesz władzom, że najwidoczniej ją zniszczyłem lub ukryłem, będzie to moje słowo przeciwko twojemu, zgadza się? A, jesteś bardzo domyślny. Ryzyko zawodowe. Powinienem był już do tego przywyknąć. Okej, jeśli szepniesz komuś o tym chociaż słówko, wszyscy dowiedzą się, że jesteś kłamcą. Rozlega się dookoła, pewnie, że osadnicy znajdą się zbyt daleko, by go usłyszeć. Otrzymałem instrukcję od Piątego Oka, by skorzystać z usług ręki ponad piórem, celem dostarczenia żelaznego oręża do cytadeli i studni Vendriena. Nie kwestionuję rozkazów, tylko je wykonuję. Nic więcej nie wiem. Taka jest prawda. Okej, od Piątego Oka. Ręki ponad piórem. No dobra. Głosy na lata przy pomocy HRR dostarczyłbym Gwardii Wendrieńskiej. Harhenda Spiżowego. Okej, okay, dobra. No to tyle. Co tu możemy zrobić? Dobra. Z Archontu w sercu burzy. Dobra, to spróbujmy wejść do starożytnych murów, jeżeli możemy. I zobaczymy, co nam się uda tam ugrać. Okej, to trochę dziwne, co... że powiązaliśmy... głosy Nerata ze zdradą. Może rzeczywiście był zdrajcą? Zobaczymy. Okej.
Wygląda na to, że są otwarte mury. No dobrze. Już pogadaliśmy tutaj z mniej więcej wszystkimi, kto był w tym mieście, więc gdyby były zamknięte, to nie wiedziałbym za bardzo, co robić. Okej. Z głębi tego dołu wydobywa się niesamowity blask nieznanego pochodzenia. Okej, czy mamy coś takiego jak zwiat? Ale... nie potrzebujemy go. A co my tutaj mamy? Mikstur leczniczych. Wiecie co? Powyjmuję te lepsze mikstury lecznicze. Zdrowie plus 100%. I może dam je komuś na wszelki wypadek. Na przykład jemu. Okej. Też trzymaj trochę tych. Naprawdę mam mnóstwo tych mikstur. A nie lubię ich używać w trakcie walki. Dla mnie to jest trochę jak oszustwo. Dobra. Mniejsza mikstura leczenia. Otrzymujesz prawo wejścia do starożytnych murów, zostajesz letiany. Twoim zadaniem będzie wytyczenie drogi do obozowiska zbieżowego bractwa po drugiej stronie. W zamian za pomoc w tej sprawie masz prawo uzyskać wszystkie przedmioty znalezione w starych murach. Żelazna gwardia Vantara. Komendantka rozstajów letiany. Okej. Skardzeni chcieli uzyskać dostęp do starych murów w bliźniaczych rzekach. Let's be off. Okej. Dobra. Ciekawe co... na co im to było potrzebne. Chwila, jeszcze raz to przeczytajmy. Czy masz prawo do wejścia do starych murów? Tym zadaniem będzie wytyczenie drogi do obozowiska Spiżowego Bractwa. Okej. Zobaczmy co my tutaj jeszcze mamy. Lekkie rękawice skórzane. To dla ciebie będzie upgrade? Tak. Więc tego sobie użyj. Zamiast rękawic kamiennej tarczy. Let's be off. Jeszcze mam tutaj trochę więcej rzeczy do zwiedzania, więc poszukajmy. Zamiast wchodzić dalej. Nie widać sposobu na otworzenie drzwi z tej strony. Te kamienie na posadzki zostały niedawno uszkodzone. Leżące opodal odłamki metalu wskazują na to, że sprawka nieuważnych żołnierzy. Okej. Kolejny kryształ. Got it. Przebiegłeś plus jeden, fajnie. Mikstura ochrony. Dobra. Więc tutaj mamy mikstura bariery żywiołów. No właśnie, ty masz jakąś miksturę ochrony. Nie. Może ty sobie weź jedną. Pod uwagę, że możesz stuntować większość ludzi przeciwnika, to może się tobie przydać. Okej. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Zrób odcisk węglem drzewnym. Ciekawa runa. Wklęsły relief, choć poważnie uszkodzony, przedstawia symbol runiczny podobny do tego z sali wyniesienia. Relief jest niekompletny, w związku z czym ostateczny kształt runy pozostaje nieznany. Więc zrób węglem drzewnym odcisk reliefu, żeby ułatwić sobie ustalenie kształtu runy. Przez podzielanie pergaminu węglem drzewnym uzyskujesz nie ostrą, ale proporcjonalną odbitkę pradawnej płaskorzeźby. Jeżeli odbitek będzie więcej, być może uda ci się otworzyć pierwotny kształt runy. Lantry krąży przy tobie, kiedy pracujesz. Zwróć uwagę na to, że na dwóch krawędziach wzór jest przerywany. Sądzę, że to nie jest całość. Dokąd się odbijanie, więc poszukamy kolejnych. Skoda, jeżeli zbierzemy dość szkiców i odbitek, bez wątpienia uda nam się otworzyć pierwotny wzór w całości. Okej? Okay? Let's be off. Spadaj tajemniczą odbitkę. Czy dostaliśmy ją gdzieś do ekwipunku? Chyba nie. Chyba musimy w takim razie więcej ich znaleźć. Dobra. Idziemy dalej. To jest to przejście.
Pomyślał się, że znajdziemy tutaj jakieś duchy w końcu. My mother always told me to stay away from spires. Not that I ever listened. Okej. Mamy ten sam symbol, co u nas był. To komnata od razu przypomina ci salę wyniesienia. Biegnąca po podłodze misterna runa może oznaczać tylko jedno. Stoisz u stóp wielkiej wieży. Każdy krok niesie się echem w dal, gdy spoglądasz w górę. Szara zieleń ścian szybko ustępuje bezkresnej czerni. Runa po środku podłogi jest nieaktywna, a cisza panująca w komnacie nie pomaga domyślić się sposobu jej użycia ani funkcji. Czujesz w piersi lekkie szarpnięcie, nikłe echo energii, która ogarnęła cię w studni Wendriena. Chwileczkę. Lantry wykrzykuje tę uwagę głośniej niż trzeba i uśmiecha się, gdy jego głos roznosi się echem po ogromnej komnacie. Jeśli mam jako tako orientację w terenie, stoimy teraz pod miejscową wieżą. Co wiesz o wieżach? Mniej więcej to samo co ty. Do czasu naszego spotkania z Tony Wendriana nie zdawałem sobie sprawy, że istnieje sposoby na dotarcie na górę. Skoro o tym mowa, jestem pewien, że na szczyt tej wieży też się można dostać. Rozglądajmy się za sigilami lub glifami w pobliżu. Co zalecasz? Zacząłbym od rowków i kamienia na tej podłodze. Jeśli jest tak jak w studni Wendriana, budowniczy wieży umieścił w niej mistyczny przewód łączący się z górą. A sądzę, że jest bardzo mało prawdopodobne, by ten wzór był wyłącznie ozdobny. Dobra, idźmy dalej. Watch where you step. This has trap written all over it. Tja. Okay, nic więcej tutaj nie mamy. Okej, okay, czy to jest kolejna odbitka? Wygląda na to, że tak. Ciekawa runa. Zrób odcisk węglem drzewnym. Przez pocieranie pergaminu odzyskujesz nieostrą, ale poprawną odbitkę pradawnej płaskorzeźby. Na to, że mamy kolejną część symbolu. Jeszcze jedna i będzie cały. Okej. Okay. W takim razie, czy coś pominąłem w tamtej pierwszej komnacie? Ewentualnie będziemy musieli się wrócić. Dobra. Tu podejdzie stanowiciel. Rowki w posadce pokryte są lekko świecącym materiałem, który migocze przy bliższym przyjrzeniu się wydają się splatać pod różnymi kątami, tworząc mnóstwo potencjalnych kształtów przypominających te ze znalezionych szkiców. Okej. Okay. Dobra, wróćmy jeszcze tam. Może jak znajdziemy właśnie te trzy części, to da nam jakąś informację, w jakiej kolejności je trzeba aktywować. Wygląda na to, że na tym polega ta zagadka. Dobra. Troszkę szybciej. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Okej. Okay. No, czyli chyba raczej nic nie pójdzie. No can do. Ta. Dobra, no to wróćmy. Spróbujmy to w jakiejś losowej kolejności spróbować aktywować. Zobaczymy, czy coś nam to da. Okej. Okay. To stanowicielu. Quick save i do roboty. Okej, okay, coś tu się dzieje. To, że mogę łączyć je. Okej, okay, wiecie co, zdaje mi się właśnie, że
Musimy poprawnie to odwzorować. Wygląda na to, że nie wszystkie połączenia są wymagane. A spróbujmy coś sobie narysować. Zobaczmy, czy coś nam to da. Ta, nie za bardzo. Ta, dopóki nie będziemy mieli całego odrysu, niewiele nam to da. Okej. Zbadaj odbitkę. Czy dostaliśmy właściwie tą odbitkę gdzieś? Ustal znaczenie odbitki. Dobra. Mamy ten niepełny wzór. On pokazuje nam tylko tyle. Dobra, wiecie co? W następnym odcinku rozwiążemy tą zagadkę. No i postaramy się dostać na szczyt wieży. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!